Paweł Przybylski zdobył Mistrzostwo Polski w kulturystyce. Na co dzień pracuje w klubie kulturystyczno-sportowym jako trener personalny. Jednocześnie przygotowuje się do zawodów, w trakcie których musi pokazać z jak najlepszej strony swoją potężną muskulaturę. Właściwie to zastanawiam się, jak to się stało, że stałem się kulturystą. Trenowałem jakieś 15 lat, kiedy doszedłem do wniosku, że może warto byłoby przypieczętować te moje lata treningów, trud, który włożyłem na siłowni, wylane hektolitry potu jednym startem. No i tak jechałem sobie pewnego dnia w taką dłuższą trasę, miałem dużo czasu do przemyśleń i pomyślałem, a może by tak wystartować w zawodach. No i znalazłem odpowiednią osobę, która pomogła mi w przygotowaniach. Na szczęście to był strzał w dziesiątkę. Kulturystyka wymaga od zawodników elastyczności polegającej na pracy nad każdym elementem swojego ciała i nie tylko. To także pasja dająca ogromną satysfakcję z osiągania kolejnych celów, co z czasem staje się niezwykle wciągające. Kulturystyka nie jest czymś łatwym, dlatego też może jest to tak pociągające. Jest to nie do osiągnięcia przez każdego. Może to mnie pociąga właśnie w tym sporcie. Pan Paweł od samego początku osiąga w tej dyscyplinie sukcesy, ale jak sam podkreśla, nie przyszły one łatwo. Codzienna praca nad swoim ciałem kosztuje go wiele wyrzeczeń. To nie jest tylko trening, to nie jest tylko zdrowe odżywianie. Dużo ludzi myśli, że bycie kulturystą to jest coś fajnego, bo osoba sobie tylko przychodzi na trening, sobie później je w domu duże ilości ryżu, na przykład mięsa. A to nie jest do końca tak. To wszystko musi mieć ręce i nogi. Do tego dochodzą wyrzeczenia, na przykład poranna sesja treningowa, wieczorna sesja treningowa. Nie ma czasu na przyjemności, nie ma czasu na wyjście do kina, nie ma czasu na wyjście ze znajomymi. Każdy, kto próbuje wspiąć się na wyżyny tego sportu, osiągnąć jakiś taki wyższy poziom, miewa takie chwile zwątpienia. Ja oczywiście również. Często wsiadając na rowerek już na wyczerpanych bateriach, zadawałem sobie pytanie, czy warto, ale spoglądając na puchary, które udało mi się już zdobyć, utwierdzałem się w przekonaniu, że to jest to, co kocham. Paweł Przybylski jako mistrz Polski chce teraz sięgać po kolejne trofea. Przed nim cele na arenie międzynarodowej. No, najważniejszym osiągnięciem, tak jak pan powiedział, było Mistrzostwo Polski, wcześniej Mistrzostwo Śląska, również bardzo prestiżowe zawody. No a teraz już właściwie mogę powiedzieć, że osiągnąłem wszystko, co chciałem w tym kraju i chciałbym spróbować swoich sił na arenie międzynarodowej, na może troszkę wyższym poziomie, poszerzyć swoje horyzonty, ale myślę, że to przyszły rok, przyszły sezon, teraz troszkę odpoczynku, skupienie się na słabszych stronach, każdy je ma oczywiście, więc też zdaję sobie z tego sprawę i no i próba zawojowania Europy. Całość rozmowy z Pawłem Przybylskim we wtorkowym sportowym wywiadzie.